Nie wiem, jak to jest mieć 27 lat. Mimo, że mam. Ale dopiero zacząłem, więc mogę jeszcze nie wiedzieć. Pod koniec zeszłego vlogu, kiedy miałem 26 lat, powiedziałem, że życzę sobie więcej fajnych ludzi wokół siebie, bo to jest bardzo ważne. I ten miesiąc pokazał mi, że chyba to marzenie się spełniło. Lipiec upłynął mi pod znakiem czucia się bycia częścią grupy, czucia się osobą, która może polegać na innych ludziach, którzy chcą spędzać ze mną czas i chcą sprawiać mi przyjemność i chcą, żeby mi było dobrze. Nigdy nie czułem tak mocno tego, że zależy komuś na mnie. W dniu najwyższych upałów przyjechaliśmy półtorej godziny w miejsce, w którym nie ma żadnej wody, a to jest dużo takich ładnych budyneczków. Przyjechaliśmy do Sokołowska, wioski znanej z powieści naszej polskiej noblistki, całości, która kiedyś była dawnym uzdrowiskiem, co jest bliskie mojemu sercu, bo ja sam pochodzę z miasta, które było kiedyś uzdrowiskiem. Natomiast Jastrzębie się nie zachowało w taki fajny sposób jak Sokołowsko. Zobaczymy, co tutaj mają fajnego, bo dobrego na pewno coś mają. Prawda? Co mają dobrego? Tort bezowy. Powiem ci, że to jest tak cicho, że aż człowiek tak głos obniża trochę. No. Żeby nie przerywać tej ciszy. No. A, ten taki ładny. W takich miejscach zawsze się czuję jak słoń w składzie porcelany. A, to tak. Ja widzisz i... myślałam o tym, że o Boże, on ma taką kamerę dużą i jeszcze ten plecyk, on cały jest taki duży. Zaraz coś wywali. Co to było? Jezu, nie znasz Krzysztofa Kieślowskiego? I ty trzymasz kamerę i nie znasz Krzysztofa Kieślowskiego? Ale zrzutujesz sobie za mnie? Nie, naprawdę nie wiem. Jezu, no to jest najbardziej ikonik reżyserów polskich, znanych na całym świecie. Trylogie Trzy Kolory? Niebieski, biały, czerwony? Słyszałem o tych filmach, ale są nudne. No są, jak się już ogląda jako dorosły człowiek, to masz takie, Boże, nie można tego jakoś prościej opowiedzieć, czy to musi być taka sztuka dla sztuki. On jako jakiś nastolatek, czy nawet wcześniej, czy jako dziecko, mieszkał tutaj parę lat, które zaraz zobaczymy, to on tam pierwsze filmy oglądał. Gdyby nie Soko, to on by w życiu filmów nie nagrał. Ale bardzo ciekawy jest tutaj ten kult tego reżysera, który mieszkał w tym miejscu tylko 4 lata. Są nawet takie napisy. Jakby spoko, można lubić, co się chce lubić, ale żeby aż takie robić z tego przedstawienie, bo ktoś mieszkał tutaj 4 lata. Nie wiem, nie znam się. Na pewno zazdroszczę. Wędrujemy śladami kuracjuszy. Tutaj kiedyś były takie ścieżki, gdzie ludzie chodzili i myśleli, że ich to uleczy, na przykład z gruźlicy. Podobno leczyło. Ale czy to jest prawda? Co mi się tutaj w te, halo? Proszę się odwrócić, jak ktoś coś powiedzieć do kamery. Że to klimat chyba chodziło. Jakiś wyjątkowo górski, lekko wilgotny, chłodny. Tu jest zawsze parę stopni chłodniej niż w okolicy. Że to chyba dlatego było takie fajne miejsce. I rzeczywiście, że chodziło o to, żeby korzystać z tego powietrza, dlatego jest mnóstwo po zboczach gór dawnych ścieżek takich rekreacyjnych, bo ci kuracjusze mieli łazić, wdychać to powietrze i to mogło ich leczyć. Ciekawe, czy nas z depresji leczy. No.
bywałaś rowerkiem wodnym? Ale żeglowałam. A ja nie, nie, ja też żeglowałam. To jest niesamowite, że można mieszkać w Wrocławiu 6 czy tam 7 lat, ile już mieszkam, i nie zwiedzać takich super fajnych miejsc w okolicy. I to jest chyba też takie trochę postanowienie tego lipca, tego lata, żeby pokorzystać z okazji, pokorzystać z okolicy, pokorzystać z temperatury i pojeździć w różne fajne miejsca, niekoniecznie samemu. Czy panowie zamawiali jednego influencera? Tak, jeszcze jak. Właśnie my coś jesteśmy zbyt pozytywnie ubrani jak na Oppenheimera, tak chciałbym powiedzieć. O nie! O nie! Ten okrzyk to byłem ja, martwiący się, że nie zdążyliśmy na film. I nie zdążyliśmy na film, ale na szczęście przegapiliśmy tylko pierwsze parę minut. A sam Oppenheimer? No to jest film, który trzeba zobaczyć w kinie. To jest film, który bardzo dużo oddaje z tego całego theater experience. Ja jestem wielkim fanem Nolana, więc tutaj nie mogę żadnej innej oceny wystawić niż 9 na 10. Jak każdy film Nolana ma dużo swoich wad, ale całościowo to jest takie doświadczenie, takie przeżycie, którego żaden inny reżyser mi nie dostarcza. Było warto. Nie, spokojnie, przecież nie zaspoileruję wam najważniejszego momentu filmu. Spoko, luzik. Zdrówko. Kur... W hotelu się na nie do łóżka nie dają. Oczywiście, że tak. Może, nie. Dziękuję bardzo. Nie za jednym zamach. No kurwa. You blew it. Wyliwałem. Dobra, proszę nóż i kroimy. A więc jest wielka wyciskarka do soku. Przybyliśmy po to, żeby wycisnąć największą, zrobić rekord Guinnessa w największej wyciśniętej pomarańczy. Ale słucharek. Żenujący żart prowadzącego musi. Sam jesteś kurwa żenujący. Kiedy pamiętam, urodziny były dla mnie zwykłym dniem. Po części dlatego, że ja chciałem, żeby był zwykły, bo wtedy spada ta presja czynienia go czymś wyjątkowym.
A po drugie dlatego, że raczej nie miałem kogo zapraszać. Urodziny w lecie są trochę fajne, bo jest ciepło, ale też nie fajne, bo nikogo nie ma w mieście. Więc zazwyczaj nie miałem nawet kogo zaprosić z tej już bardzo wąskiej grupy. Pomidorka jeszcze dokroimy. Nie no, ale Ada, oceń mój profil na Tinderze, bo ja nie mam powodzenia z laskami i może mi coś doradzić fajnego. Nie, właśnie nie nagrywajmy tego. Zagadujesz do piesków? Oczywiście, do wszystkich. This is cute. Podoba mi się, jak napisałeś o sobie. Okej. Jakbym szukała, to może bym dała na tak, ale ja nie szukam. Okej. I przez to, że to nie jest dla mnie coś normalnego, coś zwyczajnego, to pomimo tego, że czuję się szczęśliwy i jestem szczęśliwy w takich sytuacjach, jestem bardzo wdzięczny tym ludziom za to wszystko, to czuję też trochę takie uczucie, że ja na to nie zasługuję i o co tak naprawdę tym wszystkim ludziom chodzi i dlaczego oni to robią, po co, jaki jest w tym wszystkim cel. I nie potrafię po prostu wierzyć w to, że ktoś chce bezinteresownie dla mnie takie rzeczy przygotowywać. Czy ktoś chce zrobić tort dla mnie tak po prostu, jakby... Nadal do końca nie wiem, czego chcę, nadal do końca nie wiem, w jakim miejscu jestem. I wiele rzeczy, o których mówiłem w poprzednim, zeszłorocznym vlogu, albo nie doszły do końca, albo się w ogóle nie spełniły. Nie czuję, że dokonałem jakiegoś super skoku w samorozwoju. Nie zmieniłem się fizycznie tak, jakbym tego chciał. Zmieniłem pracę i to był dla mnie duży krok. I to krok, który uważam, że naprawdę dobrze mi, na dobre mi wyszedł. I z tego jestem dumny z siebie, że byłem w stanie taką decyzję podjąć. Ale mimo to wszystko, to czuję jakiś taki niedosyt. Ja nie wierzę w to, że jako nastolatko to ja na tym takim kurwa metalowym krześle, takim jednym, pojedynczym jechałam na to gdzieś tam w Sudetki, w Karkonoszach. Ja pierdolę! Nie zjadę stąd. Tam będziemy. Niestety tym razem śnieżyk nas pokonał, ale tak naprawdę pokonało nas to właśnie, co tu się teraz dzieje. Jeszcze tu wrócimy, ale ten dzień to nie jest dzień na zdobywanie gór. Wow. Nie mam pojęcia, co to jest. O kurwa, to jest pająk. Okej, dobra, idę. No, obstawiam, że to jest kwarc, ale w końcu nie wylądowałam na geologii, więc jestem na ten ekspert. No, było warto. Jedna zaraz, kurwa, chodź tu.
Chodź tu, kurdzi. Chodziłem. Tak udaje niedostępnego, ale tak naprawdę to kurde. Przyszedł, pogłaskany i poszedł. I właśnie to łączy koty i kobiety. Że co, pogłaskasz i pójdą? Dokładnie. Ja jeszcze w Polsce jestem. Dzień dobry, czy to serdziczki do pani są? Tak. A czemu aż dwa? O, jeszcze dla mojego przyjaciela. A z jakiej okazji takie serniczki dzisiaj jemy? Z okazji Światowego Dnia Serniczka i z okazji Dnia Przyjaźni. Jakie tu kurde! Smacznego przyjaciół. Smacznego przyjaciela. No i my to mamy ostatnio szczęście z tą pogodą, bo dopiero co zjedliśmy sernik, wracamy do domu i właśnie zaczyna badać. Miałaś rację! Trzeba słuchać Pati, bo się zna na pogodzie. Powiedz jeszcze raz, co tu powiedziałaś. Nasz timing jest cudowny. Więc jak to jest mieć 27 lat? Nie wiem. Wiem, że to nie jest koniec drogi. Wiem, że jeszcze dużo przede mną. Wiem, że jeszcze nie zrobiłem wszystkiego, co chcę zrobić. Wiem, że mam jeszcze na to czas i nie powinienem odpuszczać, nie powinienem się poddawać. Powinienem bardziej skrupulatnie dążyć do swoich celów, a nie po prostu żyć w tej wygodzie, którą sobie stworzyłem. A czego sobie życzę w tym roku, na te urodziny? Chyba przede wszystkim odwagi i pewność siebie. Wiem, że tego strasznie mi brakuje, że to strasznie blokuje mnie przed wypełnianiem własnych celów. Się po prostu boję wszystkiego, a jednocześnie ciągle nie wierzę w to, że mi się może udać w życiu. I to jest najgorsze. A jeżeli chcę mieć takie życie, jak chcę, to potrzebuję uwierzyć w to, że na to zasługuję i że mogę takie życie mieć. Więc tego sobie życzę na ten rok życia. I powiem wam w sekrecie, że nawet teraz, kiedy to nagrywam, to czuję, że ja w sumie w ogóle nie potrafię tak naprawdę nagrywać. Nie potrafię mówić do kamery, nie mam co powiedzieć do kamery, nie umiem tego robić. W ogóle wszystko z dupy, ja jestem do dupy i nie wiem. Przecież tak nie jest. Gdyby tak było, to bym nie robił takich fajnych vlogów. Wy byście ich nie oglądali. Jak wyjść z własnej głowy? Jak przestać zablokować te wszystkie rzeczy? I po prostu zrobić to. Zrobić to, na co ja wiem, że mnie stać. Tragedia, Paci, tragedia. Kurwa, ja w ogóle nie umiem nagrywać. Nie umiem gadać do kamery. No z robalami do mnie przychodzisz. W dzień swoich urodzin. Jest tak, jest zawsze taki schemat, już nie pamiętam od kiedy.
że ja chcę coś zrobić, robię to, nie wychodzi mi, wkurwiam się, beczę nad swoją niedolą, że mi nie wychodzi, robię to drugi raz, wychodzi mi, jestem zadowolony i jest super. Ale czemu zawsze musi mi nie wyjść? No czemu zawsze musi być ten pierwszy etap? Mnie to już wkurzano. Się uśmiecham, ale się nie uśmiecham wewnętrznie. Tak. Bo za bardzo chcesz. Jak nie chcesz za bardzo, czemu? To ty jesteś osobą, która wie, jak odpuszczać i słuchając swojej intuicji, łatwiej jest odpuszczać. A żeby słuchać swojej intuicji, to trzeba wyjść z głowy. Bo intuicja nie siedzi w głowie. Intuicja siedzi w ciele. No dobrze, że to powiedziałeś, że to jest takie staranie się za bardzo, takie robienie. Żeby zamiast po prostu robić rzeczy, one będą wychodzić albo nie, to się takie stara, żeby robić wszystko super, ekstra fajnie. Wiesz, ja sobie dzisiaj byłem, posiedziałem sobie, ponagrywałem, pogadałem trochę fajnych rzeczy, kilka powiedziałem, ale jakby wiesz, przez to, że mi to tak nie płynęło super, ekstra fajnie, to nie czuję, że w ogóle cokolwiek mam. Ja pewnie jakbym teraz usiadł, zgrał sobie kartę, już włączył kompa, zaczął kleić, to wow, jak to fajnie się wszystko klei. Czyli jest szansa, że to wszystko postawi. Tak, ale nie to jest problemem, nie? No, problemem jest to, żeby nie czuć tego. Żeby, wiesz, mieć taką pewność siebie i taką właśnie odwagę, że po prostu siadasz, gadasz i masz pewność, że to będzie okej. Okay. No fajnie by było. Życzę ci tego. Baby, take me to